Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż, Amber Black, Amber Black, czarna mamba, mamba Black. Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż. Każdy wtorek, tuż po godzinie 20:30 na antenie Polskiego Radia 24 spotykają się Dominik Zdort i Marek Zając, czyli dwaj panowie Z. Lubimy się pospierać. Lubimy się nawzajem, wobec tego łatwiej jest nam się wspierać. A przede wszystkim razem z państwem chcemy dotrzeć do prawdziwego sedna spraw, którymi żyją Polska i świat. Dwaj panowie Z. Kobieta wąż, każdy wtorek, kobieta wąż. Po godzinie 20:30 to się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, kobieta wąż, co się po bankach nam wije wciąż. Kobieta wąż, tu Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Czy prezydent Warszawy stawi się przed komisją weryfikacyjną? Hanna Gronkiewicz-Waltz wezwanie ma na jutro. To nie jest tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w ogóle nie mówi, ponieważ ona mówi, chodzi po mediach i mówi. PSL złożyło wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Co innego było obiecane w kampanii, co innego jest realizowane. Holandia częściowo odpowiedzialna za około 300 ofiar masakry w Srebrenicy, orzekł Trybunał w Hadze. Dać. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Prezydent kobieta Warszawy wąż, Hanna Gronkiewicz-Waltz ma jutro stawić się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Prezydent już wcześniej deklarowała, że nie zamierza przechodzić. Szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uważa, że takim zachowaniem prezydent kpi z obywateli. To nie jest tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w ogóle nie mówi, ponieważ ona mówi, chodzi po mediach i mówi. Tylko na czym polega różnica w składaniu swoich wyjaśnień przed mediami i przed komisją? No jest tylko jedna różnica i ona polega na tym, że nie składa się tych swoich oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie jest to kpina z obywateli, ponieważ my działamy w imieniu państwa. Wiceminister Patryk Jaki jest przekonany, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ucieka przed złożeniem wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. Piotr Guzioł, radny Warszawy, powiedział w Polskim Radiu 24, że wskazana jest konfrontacja Hanny Gronkiewicz-Waltz z jej byłymi podwładnymi. Takim buforem pomiędzy prezydent miasta a urzędnikami był zarówno dyrektor Biura Gospodarowania Ruchomościami, jak i wicedyrektor gabinetu pani prezydent, a późniejszy wiceprezydent odpowiedzialny za reprywatyzację, pan Jarosław Jóźwiak. To on był listonoszem decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc taka konfrontacja powinna się odbyć, bo wówczas byśmy dowiedzieli się, jak przebiegał proces decyzyjny. Według prezydent Warszawy komisja kierowana przez Patryka Jakiego działa bezprawnie, dlatego Hanna Gronkiewicz-Waltz chce, by w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło do laski marszałkowskiej wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Minister nie ma pomysłu na rozwój polskiej wsi i nie radzi sobie z jej podstawowymi problemami, mówi prezes PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz jako przykład podał podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników i kwestię dopłat bezpośrednich. Zacznę od zgody, milczącej zgody na podniesienie wieku emerytalnego dla ciężko pracujących rolników. To jest jeden z bardzo poważnych argumentów do odwołania pana ministra, bo co innego było obiecane w kampanii, co innego jest realizowane. Druga sprawa to są dopłaty rolnicze, one miały być podwojone. Na to hasło zareagowali mieszkańcy wsi i zaufali PiS-owi w ostatnich wyborach. Wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. Mirosław Maliszewski z PSL-u dodał, że ludowcy od początku uważnie przyglądali się działalności ministra rolnictwa. Wiedzieliśmy, że pierwsze projekty ustaw, które zostały skierowane do parlamentu, będą negatywnie oddziaływały na polskie rolnictwo, powiedział poseł. Pierwsza ustawa o obrocie ziemią, która tak naprawdę zakazuje polskim rolnikom nabywać ziemię państwową i powiększać swoje gospodarstwa, to już był pierwszy wyraźny sygnał, że minister Jurgiel nie umie pracować rzetelnie na rzecz polskiej wsi, nie ma wizji rozwoju tego obszaru.
Kolejne zastrzeżenia PSL wobec ministra rolnictwa dotyczą zmian kadrowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. We wniosku jest też mowa m.in. o nieskutecznej walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń i z ptasią grypą. Pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa podpisało się 16 posłów PSL-u i prawie 100 posłów PO. Do odwołania ministra potrzeba 231 głosów. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł w postępowaniu odwoławczym, że Holandia ponosi częściową odpowiedzialność za śmierć około 300 muzułmanów, masakrę w Srebrenicy. Do zbrodni doszło w lipcu 1995 roku. Muzułmanie, którzy znajdowali się w bezpiecznej strefie, której strzegli żołnierze holenderscy z sił ONZ, zostali wyciągnięci przez bośniackich Serbów, a następnie zamordowani. Haski sąd orzekł, że holenderskie siły pokojowe mogły wiedzieć, że mężczyźni, którzy schronili się w Potoczari, mogą być zamordowani przez bośniackich Serbów. Zostajemy za granicą. Brytyjska opozycja krytykuje koszt porozumienia zawartego przez konserwatystów z północnoirlandzką Partią Demokratycznych Unionistów. Dzięki umowie premier Wielkiej Brytanii Theresa May uzyskała nieznaczną większość parlamentarną, ale w zamian za to rząd obiecał Belfastowi dodatkowy miliard funtów. Stabilna większość będzie kluczowa w czasach Brexitu, mówią konserwatyści, ale opozycja pyta o cenę tej stabilności, a przywódcy innych regionów dorzucają kolejne pytanie. Co z nami? Carwin Jones, lewicowy pierwszy minister Walii. To gotówka za głosy, przekupstwo. Stanie się tu prosta rzecz. Obywatele Walii, Anglii czy Szkocji ciągle cierpieć będą w wyniku zaciskania pasa, a mieszkańcy Irlandii Północnej już nie. Michael Fallon, minister obrony, odpiera w BBC zarzuty. To nie są pieniądze dla partii DUP, to pieniądze na inwestycje w mieszkańców Irlandii Północnej. Umowa została zawarta tuż przed kluczowym momentem w Izbie Gmin. Pojutrze głosowanie w sprawie mowy królewskiej, w której monarchini zaprezentowała program rządu na najbliższe 2 lata. Porażka w tym głosowaniu jest na Wyspach uważana za tożsamą z utratą wotum zaufania przez rząd. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia słonecznie, jedynie na południu Polski pochmurno, przelotny deszcz i burze. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i do 27 na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę. Jako starszy starzem kolega. To mogą być kastety? Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. No, ale Eurobank chce zaświadczenie. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Prawdopodobnie ten Eurobank jest dobry. Obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. To jest kolejne oszustwo, laptopy z procesorami Intel mają pochwałę, taniej, nawet ze względu na taki kredyt 2000 i że tam po 200 złotych miesięcznie. Nie wszystko w życiu jest takie coś, to pełno takich banków takich. Pełno, to dlatego szukać. Zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZK Dom z szerokim zakresem ochrony pakietem usług asystans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Po reklamie. 7 po 17. Debata dnia. Piotr Wąż, witam w drugiej godzinie popołudniowej audycji w Polskim Radiu 24 i zapraszam na debatę dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj są Robert Fanuś z dziennika Fakt, dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego, witamy serdecznie. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Grzegorza Schetyny, by zaapelował do sumienia prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz po to, by stanęła przed komisją weryfikacyjną. Czy prezydent Warszawy ugni się pod apelami Prawa i Sprawiedliwości? Prezydent Warszawy zachowuje się trochę w tej sytuacji, jakby nie było w ogóle problemu i moim zdaniem takie udawanie, że tego problemu nie ma, albo że komisja działa w sposób nielegalny i ja się nie muszę przed nią, ja prezydent Warszawy przed nią pokazywać, załatwi sprawę,
No to jest w dużym błędzie. Myślę, że to... Nie wiem, co by się musiało stać, żeby się pani prezydent Gronkiewicz-Waltz z tego teraz kłopotu politycznego i nie tylko wykaraskała. To może to jest dobre w takim razie szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który może uruchomić pewne mechanizmy, procedury, groźby, sankcje, może, kary. Może albo nie może, dlatego że pani Gronkiewicz-Waltz jest blisko związana jednak z Donaldem Tuskiem i nie wiadomo, jak to tam wygląda i czy ona jest w ogóle do, że tak powiem, ruszenia z zewnątrz przez pana Schetynę. My często się mówi o takim, żyjemy w czasie polityki, post-idei. Ja myślę, że żyjemy w czasach nieprzyzwoitości. To post to jest bardzo takie feministyczne. Jeżeli pani Gronkiewicz-Waltz miałaby elementarną przyzwoitość, to by zrezygnowała. Przy czym ja nie wiem, czy ona jest odpowiedzialna karnie. Natomiast skala zaniedbań, które tam były, bo ona się tłumaczy, że nic nie wiedziała. No to już jest powód do dymisji. Ona nie wiedziała o tym, co się dzieje. No to już jest powód do dymisji takiej, no, honorowej. Może to staroświeckie słowo, tak jak i przyzwoitość, ale jednak powinniśmy tego wymagać. Po prostu, no tak nie można. Ta komisja ją pogrąża. To, co się wokół niej dzieje, nawet jeśli tam nie ma jakichś takich super rewelacji, to jednak to, co wczoraj było mówione, to są mocne słowa. W skrócie, wszyscy o wszystkim wiedzieli, a prezydent musiała podejmować decyzje, musiała być świadoma decyzji reprywatyzacyjnych w kwestiach szczególnie wrażliwych, powiedział jeden ze świadków. Nawet o własnej kamienicy, jak się okazuje, bardzo dobrze wiedziała o swojej dokumenty. Rodzinie. I Robert Feluś? Ale umówmy się, że gdyby nawet nie było tych wczorajszych zeznań i tych urzędników, którzy no, sypali jak z rękawa przykładami i pogrążali Hannę Gronkiewicz-Waltz, to ona jeszcze wcześniej, jeszcze przed tą komisją, gdyby właśnie tak jak tu redaktor Łoziński mówi, miała taką elementarną przyzwoitość, powiedziałaby dziękuję. Być może to jest to, co powinien zrobić z nią teraz przewodniczący Schetyna, bo on nie może jej wyrzucić ze stanowiska prezydenta Warszawy. Ale w jaki sposób może jej powiedzieć tak, słuchaj, jesteś ważnym członkiem naszej partii, no my cię musimy z tej partii wywalić, a ty, żeby nam nie robić wbrew i tej partii, która już teraz nie jest na specjalnie mocnej pozycji, no powinnaś podziękować za tylko, pracę w samorządzie. Tylko tu może być taka kwestia liczenia kosztów, bo jeżeli ja zrezygnuję, no wybory. I teraz jest pytanie, czy bardziej się opłaca trzymać skompromitowaną Hannę Gronkiewicz-Waltz na funkcji prezydenta, czy stracić Warszawę? I to jest już oczywiście kalkulacja taka skrajnie partyjna, nie mająca nic wspólnego z dobrem wspólnym i z przyzwoitością, ale podejrzewam, że ona tutaj może być istotniejsza od przyzwoitości. Ale trzymać ją, to znaczy mieć ją cały czas na grillu, tak? Bo druga strona nie odpuści teraz tego prezentu, który dostała. Nie i bym się zresztą zdziwił, gdyby odpuściła. Się. W takim razie posłuchajmy, jaką strategię przyjmuje Platforma Obywatelska. Dziś kilka konferencji prasowych w Sejmie, a to Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że wczorajsze przesłuchanie świadków w ramach komisji weryfikacyjnej zostało po prostu ustawione. Dlaczego? Posłuchajmy. Więc z jednej strony radosna twórczość. Kobieta wąż, która po bankach bije się wciąż. Kobieta wąż. Tutaj urzędowo nazwać, bo to są oczywiście w ramach sekretarza stanu. Występują tam członkowie komisji. Ja rozumiem, że chce pan powiedzieć, że jak pan nie wie, jakim tytułem zwrócić się do kogoś, to zwraca się pan do niego po imieniu. No ja gratuluję panu tego podejścia, proszę wybaczyć, ale całe to przesłuchanie wyglądało na z góry ustawione. Czy to przesłuchanie wyglądało na z góry ustawione, panu zdaniem? Nie, no przecież to jest w ogóle jeden wielki skandal, nie ma żadnego tłumaczenia. To jest tak, że to była po prostu, no nie wiem, czy to nazwać mafią, ale to był układ od... Niektórzy tak to właśnie nazywają. Od czyścicieli kamienic, tych, którzy skupowali za jakieś marne pieniądze, poprzez urzędników państwowych z Biura Gospodarki Nieruchomości, którzy im to przyznawali, zamieszani w tym są sędziowie. Jeżeli sędzina
zgadza się na wycenę nieruchomości w centrum Warszawy za mniej niż 500 tysięcy, no to jej trzeba sprawę wytoczyć. No w ogóle to tu widać, dlaczego reforma sądownictwa jest potrzebna. Tam była jeszcze inna sytuacja. Oni przyszli, ci pośrednicy, z takim dokumentem, że kupili roszczenia od osoby i sędzia nie sprawdziła, że ta osoba ma 130 lat. To jest skandal, tego się nie da w żaden sposób wytłumaczyć. To po prostu to jest naprawdę coś obrzydliwego i kradzież na niespotykaną skalę. Nawet jeśli ten urzędnik wczoraj wykazywał pewną nadgorliwość w sypaniu faktami i w sypaniu pani prezydent w tej kwestii, to mówię, tak nawet gdyby go nie było i gdyby nie było tej wczorajszej komisji, no tam jest, to naprawdę pachnie mafią. Ja mam, tak myślę sobie o tym, co się dzieje w Warszawie, ale nie zapominajmy, że to nie jest prawdopodobnie jedyne miasto, które ma tego typu problemy. Może nie na taką skalę, no bo też i skala Warszawy jest wiadomo jaka, ale przecież znamy historię takiego odzyskiwania w cudzysłowie kamienic na podstawie jakichś lewych dokumentów, czy właśnie poprzez osoby, które no ciągle są na chodzie, a mają te 100 z okładem lat. Myślę, że im bliżej wyborów samorządowych, podobne aferki mogą się pojawiać w innych dużych miastach. To przy okazji jeszcze też warto pamiętać, bo tu mówimy o pani Hangelecie Walc, ale za tym stoi kilkadziesiąt tysięcy ci z ruchów lokalnych, radni opozycyjni. Twierdzą, że nawet 40 tysięcy ludzi zostało wyrzuconych na bruk w wyniku tego procesu. W samej tylko Warszawie. No, w samej tylko Warszawie. Przypomnijmy o pani Jolancie Brajewskiej, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. To śledztwo jest wznowione. Jest podejrzenie, że została właśnie zamordowana w związku z tym, że się upominała prawa mieszkańców. Więc to naprawdę są bardzo poważne sprawy i to jest żałosne, co robi Platforma, kiedy poseł Kierwiński mówi, czy ona po imieniu, czy nie po imieniu. No, miejmy jakieś proporcje, po prostu powinni zamilknąć i jak najszybciej uciec. Mnie jeszcze ciekawi, czy ta sytuacja teraz w Warszawie będzie takim początkiem do tworzenia takich formacji, które by chciały wystartować w wyborach samorządowych nie pod szyldem partyjnym, co do tej pory się z reguły odbywało, tylko po prostu samorządowcy, bo ja myślę, że samorządowym problemem dużych, zwłaszcza dużych miast jest to, że tam są takie odwzorowania, takie małe sejmy sobie tworzymy. Musimy mieć PiS, musimy mieć Platformę, musimy się pokłócić, nawet gdybyśmy wszyscy wiedzieli, że ten chodnik w tym miejscu nieźle będzie wyglądał, albo jest potrzebny, to jak go zgłosili oni, to my musimy to zawetować. Chyba jest czas powoli, nawet nie powoli, na organizację, na wejście, które, właśnie takiego nowego na oddechu, tak. Młodszych zapewne ludzi i takich nieskażonych taką partyjnością. Czy Robert Biedroń, prezydent Słupska, ma szansę wystartować i wygrać wybory prezydenckie w Warszawie? Kilka tygodni temu goście tej debaty, inni niż dzisiaj, założyli się o to, że Robert Biedroń wystartuje w wyborach prezydenckich samorządowych i będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy. Czy on, to jest taka osoba, która właśnie może mieć szansę na przebicie się przez ten dualizm Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość? Wiecie, co rozmawiałem w zeszły wtorek z Robertem Biedroniem, byliśmy razem na kongresie regionu we Wrocławiu. On cały czas twardo pokazuje siebie jako samorządowiec ze Słupska. Tak, mam zadania w Słupsku, muszę je wykonać. No dobrze, daj mu Boże, niech wykona, bo jest tam sporo do zrobienia. To jest fenomen, że miasto takie, które no, nie kojarzy się z jakimś takim centrum, nie wiem, ruchów typu parady miłości, wolności i tak dalej, wybiera Roberta Biedronia na prezydenta. Wydaje mi się, że gdyby powiedział, uwaga, chciałbym się sprawdzić w Warszawie, chyba miał szansę. Znaczy tylko, że tak na marginesie, Słupski, w ogóle północ Polski, północ zachodnia jest, że tak powiem, trochę bardziej swobodna obyczajowo. To nie jest Podkarpacie, gdzie tam dominują jednak te tradycyjne wartości, więc to raczej może się zdarzyć w tych rejonach. A w Warszawie? Problem jest taki, że duże miasta, znaczy duże partie mają środki i zwykle te duże partie jednak przeznaczają środki na kampanie samorządowe w dużych miastach. I stąd to jest tak, że przeważnie dominują. W Warszawie też były ruchy miejskie, które próbowały i ich reprezentacja jest niewielka. One tam zwykle paru się dostaje, ale są takim języczkiem uwagi często. Więc tutaj jest siła po prostu struktur i środków finansowych. Jeśli ja podejrzewam, że
Podejrzewam, że przylepiłaby się do niego platforma i wtedy nie miałby szans. Ja nie wiem, czy on by sobie dał na taką, taką naklejkę. Wracam do innych naklejek, które przyklejają się do poszczególnych polityków i wracam znowu do Platformy Obywatelskiej, do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Cytat. Panie prezydent jest profesorem prawa i ja rozumiem, że to jest rodzaj takiego sprzeciwu obywatelskiego, tak jak Gandhi robił sprzeciw obywatelski, czy Solidarność robiła. Tak mówi poseł Platformy Marcin Święcicki. Pytano o zachowanie i stosunek prezydenta Warszawy do komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz jako Gandhi albo jako Lech Wałęsa Solidarności. Panowie? Wstępny wykwit jakiejś głębokiej myśli intelektualnej, kompromituje autora. Ja gdyby była matką Gandhi, to chyba jednak 40 tysięcy ludzi na bruk nie wyrzuciła, wprost przeciwnie. Może by się postarała mieszkania. No kuriozum, kuriozum po prostu. To już przechodzi ludzkie pojęcie poziom głupoty, tak powiem, z To jest strumień świadomości, którego chyba nie warto komentować, bo jednak dajmy spokój Gandhiemu. Wałęsie też dajmy spokój w tym kontekście. Dodajmy jeszcze mimo wszystko jeden komentarz, bo mieliśmy gościa w rozmowie politycznej tuż po 16. Piotr Oguział, radny Warszawy, komentuje to tak. Hanna Gronkiewicz-Waltz zachowuje się raczej jak gangster, który pragnie wszelkimi możliwymi kruczkami nie dopuścić do doprowadzenia go przed oblicze sprawiedliwości. I raczej to porównanie jest adekwatne, a porównywanie do Solidarności czy do Gandhiego pani prezydent no, jest wyjątkową niegodziwością. No właśnie, Gandhi czy przestępca, kryminalistka? Nie chcę panowie komentować, rozumiem. No, co tu komentować chyba? To może to jest, jeśli można taki nie problem, no nie pani Gronkiewicz-Waltz, tylko jej kwestia, no bo ja rozumiem, że ona kwestionuje sam fakt istnienia komisji reprywatyzacyjnej, że jest niezgodna z prawem. Tylko, że to jest rokosz prawny, to znaczy ona powinna wiedzieć, że po pierwsze jest domniemanie konstytucyjności i jeżeli Trybunał nie stwierdzi, że jest niezgodne, ta komisja, prawda, łamie jakieś tam zasady konstytucji, to wtedy może powiedzieć, że nie. Po drugie, ona się zasłania tym, że jej kompetencje jako prezydenta Warszawy są takie same jak komisji reprezentacyjnej. No to dlaczego do cholery nie zrobiła porządku? Jesteśmy w polskim radiu, przypominam panu. Jeszcze ją bardziej obciąża. To już lepiej. Wróćmy panowie, to jeszcze ostatnie zdanie, bo nawet gdyby tej komisji nie było, nawet gdyby ona była, nie wiem, nielegalna i najgorsza na świecie, dla mnie wystarczający był seria tekstów dziennikarek Gazety Wyborczej o tym, co tu się wyprawiało. To powinno naprawdę zamknąć temat kariery politycznej pani prezydent. Nawet dzisiaj Patryk Jaki daje wywiad dla dziennikarek Gazety Wyborczej, w którym mówi, że całe państwo przegrało z grupą przestępczą. Ale jeszcze jeden komentarz mam dla panów, który też dotyczy prezydent Warszawy, ale też szefa komisji weryfikacyjnej. Tak w Radiowej Trójce komentował wczorajsze przesłuchania. Widzę, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz używa przeróżnych tam sztuczek prawniczy. Tutaj nawet prawnik może się zawodowo pogubić, ja prawnikiem nie jestem. Jedna rzecz, która mnie martwi, że robi się kolejne show, w którym Patryk Jaki ma zaistnieć jako szeryf, taki boss. Natomiast mało uważam, że przede wszystkim nacisk powinniśmy położyć na to, by wyjaśnić rzeczywiście stan prawny tych kamienic, by właściciele otrzymali należne im pieniądze. Interesuje mnie wątek Patryka Jakiego, szefa komisji weryfikacyjnej, jako szeryfa. Kiedyś Zbigniew Ziobro był pokazywany w tym właśnie stylu jako szeryf z kapeluszem, z koltami, w takim amerykańskim bardzo stylu, prawdziwy szeryf, który rządzi Polską. Czy to jest dobre porównanie, czy no właśnie złe, czy jednak dobre porównanie, biorąc pod